Piersi masować i sprawdzać co jakiś czas, to facet po 60 powinien przynajmniej 5 godzin dziennie przeciekywać kulki. Nie ma nic lepszego, nie potrzeba wiary. My mamy po 90 się pochowy swoimi zerkami do tej pory. Dlatego, no dobra, teraz spróbuję, abyście się od nas uczyli do lat, jak nic na drugi dzień, ręka trzaci, przeciekuję te moje kulki, o pół godziny mnie ręka zleciała, a dwa jest sobie u 70. Wiecie mi się nie spodziewać. Każdy mój też się chciał odmłodzić, teraz wybudowano z Bikrzeku do Bałaczy, wybudowana przez pana prezydenta i słuchajcie, tak jadę i sobie myślę, gdzie ja tu mam odpoczynki szpital. I tak poznaję chirurga, z którym się zaprzyjaźniłem i on mi mówi tak, że wybudowali autostradę, ale wszyscy jeżdżą na bani. I mówi, co ty stary w ogóle robisz, nie? Ale kiedy wchodzisz w ciągu tych pierwszych 3 sekund, to ty wiesz jedno, że ty się z okresu, ty się zdobywcą, ty wiesz, że tam wcześniej było 10 tysięcy ludzi, ale ty jesteś najważniejszy, bo ciebie się udało, właśnie tam wrosł. Oczywiście o tym jeziorze, o górach otaczających można by opowiadać różne historie, natomiast przykłady, że człowiek jednak jest głupoty, też ten pies. Na wysokości 4200 myśmy go chcieli, żeby on szedł wyżej z nami. On się tak zwinął w głębek i tak piszczał, że nie poszedł ani jednego centymetra. Ja sobie myślę, nasze jamy padły, czopka, liny, raki, kajony wlazła, nie? A ta szczotka na głowie, myślę sobie, że to tak piękne, piękne i kobiece. No to oni już stamtąd wyjechali w 90 roku, no ale domki pozostały, w środku dość fajnie to wygląda, przyjeżdżają na dachu. Tak jak mówiłem, praca tylko ręcznie, no i w końcu pod pierwszą przełęcz, bo ja mam troszeczkę czasu i tak sobie pomyślałem, dobra, okej, to ja jeszcze skoczę. Jadą, podjechali bliżej i tak ten jeden patrzy na ten mój rower i mówi, ty paliarda? Ja paliar. A Gustnik, że ja mówię, że miło to starynki, on jeszcze gra, szary bierze. Szary normalny. Gustnik, fajny facet, no. Idziecie takim odcinkiem drogi, około 300 km, wszystko tak jak było nierealne wokół mnie, że sobie myślę, kurczę, no tak chyba wygląda rada. I nagle leżysz sobie na tej łące, podbiega największe stada, akurat nie uchwyciłem, ale to też nie jest równe, bo tam są jary, kaniony, więc widok nie sam, który był w Polsce kilka lat. Nie skręcaj w prawo, bo tam granica z Chinami. Wydawało mi się, że ja to połknę tą pustynię w ciągu 2 dni. Co to jest 250 km? Moi mili, jedziecie rowerem 20-30 km dziennie. Nie jesteście w stanie zrobić ani centymetra więcej. Dlatego, że po największym punkcie to jest 300 metrów, a kanion Colorado to jest grubo ponad 1000. Odpoczywam, bawię się, spotykam człowieka, który służył w NRD. Zaprosił mnie do siebie do domu i on mi podpowiedział, żeby pojechać w górę, zobaczyć tereny łowieckie pana prezydenta na zabranie. Kilkanaście tysięcy osób. O tym się u nas w Polsce nie mówi, ale oni nam pozakładali polskie szkoły, polskie kościoły i mnóstwo było tych historii opowiadać. Ja oczywiście po powrocie do Polski sprawdzałem, to jest fakt autentyczny. Oni, ja im mówię, pani Halinko, to czemu pani nie chce do Polski wrócić? A ona mówi, ale po co? Ja mam męża Uzbeka, dwójkę dzieci i ja się tu dobrze czuję.